Proszę Państwa, dlaczego się spotykamy? I to pod hasłem miliardy dla ubeków, esbeków, a pogarda i grosze dla opozycji lat 70. i 80. Podstawowe prawa obywatelskie, podstawowe wolności, a właściwie prawo i sprawiedliwość. Władza z nami się nie liczy. Zostaliśmy zapomniani. Co więcej, ci, którzy się sprzeciwiają temu zapomnieniu, są, no niestety przeszkadza z drugiej strony mi. Poczekamy. Że można wygrać ze służbami specjalnymi. Przypominam, że na ulicy są dwa protesty. Dostaliśmy zgodę i inna organizacja dostała zgodę. Umówiliśmy się, że co pół godziny będziemy po prostu zrobić taką przerwę. Tak się kończymy chwilowo. Pół godziny do 40 minut tutaj Państwo po drugiej stronie ulicy. Będą się wypowiadać. A potem wracamy. Zapraszamy. Dziękujemy. Rozpoczynam zgromadzenie pikietę pod hasłem miliardy dla ubeków, esbeków, a pogarda i grosze dla opozycji lat 70. 80. Proszę Państwa, słuchałem przed chwileczką, co mówił Pan Rola, bo mamy po drugiej stronie koronę polską. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to, co Państwo robicie, w porządku, ale pływacie po powierzchni. Trzeba dojrzeć, zajrzeć do korzeni zła, do przyczyn tego. Czyli pierwsza rzecz, to spojrzeć też, jak są traktowani w tej chwili opozycjoniści, działacze niepodległościowi, antykomunistyczni lat 70., 80., zostali przerzuci i wypluci. Magdalenka dała doktrynę Kiszczaka, która polegała na tym, my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. I to trwa do dzisiaj. I drugi jeszcze podpunkt tej doktryny to i na zawsze blokujemy, betonujemy wszelką lustrację, dekomunizację i deubekizację. Zapraszam opozycjonistów komunistycznych, antykomunistycznych do Wraru 24. Czekam na was w studio, zgadzam się z wami. Super, super, super. Wszyscy z nielicznych dziennikarzy proszę to od dawna ujawnić aneks do raportu WSI. Ile razy to mówiliśmy? My to już od 20... Byłeś młodym chłopakiem, Marcinie, jak my już o tym mówiliśmy. Mamy pisma z pieczęciami składane do prezydenta od 2015 roku. Ujawnić aneks WSI i kompletny zbiór zastrzeżony. Bo to, a sam aneks to nie wszystko. Jest ukrywany przez wszystkich dotychczasowych prezydentów. Czyli i od prezydenta Kaczyńskiego, i Dudy w tej chwili, i kto tam jeszcze był, i Komorowskiego. Wszyscy prezydenci ukrywają ten aneks. Bez zajrzenia do korzeni od lat 40., 45., jak Stalin tu zwoził polskojęzycznych, bo do Polaków nie miał zaufania żadnego, ci polskojęzyczni mieli spacyfikować nasz naród. Wymordowali kilkadziesiąt tysięcy naszych patriotów. My w tej chwili domagamy się, żeby była zgoda na zamocowanie tablicy hańby przy ulicy Rakowieckiej, dzisiejsze Muzeum Niezłomnych, katownia ubecka w latach 40., 50. Domagamy się tablicy. Na tej tablicy powinno być kilkadziesiąt nazwisk, prawdziwych nazwisk katów, oprawców i zdrajców narodu polskiego. To jest jeden z naszych postulatów. Ale teraz, Jeżeli się nie rozliczy Magdalenki, jeżeli się nie rozliczy od roku 44-45, to nic się nie zrobi. To, co na przykład w tej chwili robi korona, to będzie tylko kwestia, czy jeszcze będzie 5 posłów więcej w Konfederacji, czy 10, to nie będzie miało żadnego przełożenia na sprawy polskie, na sprawy narodowe. Tu trzeba wyrwać z korzeniami, wypalić Magdalenkę, korzenie tego zła, korzenie zdrady narodowej, dogadania się antypolaków. Proszę Państwa, czego... Tak. Kochani, odnoszę się do tego. Witam Was bardzo serdecznie. Do mikrofonu. Do mikrofonu.
Powiem tak, pogadajcie z Grzegorzem Braunem, bądź z innymi posłami, zróbcie duży zespół parlamentarny w tym temacie, zaprosimy Gadowskiego, Sumlińskiego, zaprosimy dobrych, fajnych historyków po naszej stronie barykady, uczciwych, szanowni państwo, zaprosimy prawników i zacznijmy od takiej debaty, ja się zgłaszam, że mogę to poprowadzić, mogę to medialnie zorganizować, fajnie właśnie, podkreślam, że to jest pod Sejmem, tu się spotykamy, w ogóle fajna taka interakcja między nami, ulica nas dzieli, ale do siebie krzyczymy, bardzo miło, kulturalnie, fajnie to wygląda, tak. Nie dzielimy się, łączymy się, ale apeluję, zróbmy dużą debatę w tej tematyce, bo ja się w pełni podpisuję pod wszystkimi postulatami. Przypominam, że jestem jednym z nielicznych dziennikarzy w Polsce, który o aneksie do raportu WSI mówi od właściwie powstania, od początku samego powstania telewizji w Realu 24, czyli praktycznie od 14 roku. Non-stop o tym mówimy i mówiliśmy to i za Komorowskiego, i mówiliśmy to za Komorowskiego, za szanowni państwo, także Dudy. Więc i także za Kaczyńskiego świętej pamięci. Także to, kochani, mówiliśmy, bo niech to naród rozsądzi, bo to nie oszukujmy się, te dokumenty są przede wszystkim naszą własnością, was, nas, Polaków. I skoro, oceńmy, co tam jest. Czy jest coś tam nieważnego, jak mówi pan Kaczyński, czy jednak jest coś, szanowni państwo, ważnego. Ale podkreślam, zróbmy duże spotkanie, dużą debatę, na przykład w sali kolumnowej, bo tam jest dużo miejsc. Niech posłowie, może się kilku tutaj zorganizuje, posłów, kochani, zorganizują taką debatę i zróbmy bardzo duże, fajne, medialne wydarzenie, w którym po prostu przypomnimy to, ale przede wszystkim powiemy, jaka jest prawda. No bo prawda jest najważniejsza w mojej opinii. Tyle ode mnie, muszę ci do roboty, trzymajcie się plutko, czołem Wielkiej Polsce. Powiedz o tym porozumieniu Braunę, ja do niego zadzwonię i spróbuję umówić. No dlatego to publicznie mówię. Muszę ci trzymać. Proszę państwa, czego my się jeszcze domagamy? Dlatego, że nam zarzucono, że jesteśmy roszczeniowcami, ponieważ nasze środowisko działaczy niepodległościowych, antykomunistycznych zostało zauważone przez posłów, przez Sejm, dopiero w 2014 roku i to została zauważona garstka około 300 osób, które dostało wtedy 400 zł dofinansowania. Później w roku 2017 była tak zwana ustawa dezubekizacyjna, gdzie według naszych danych, a te dane są ukrywane, bo nawet zakład emerytalno-rentowy MSWiA nie chce ujawnić nam, ile państwo wypłacało na UBEK-ów, SBK-ów, na emerytury i renty w poszczególnych latach, 2008, 2009 i tak dalej. Według naszych danych średnia UBEK-ów, SBK-ów, jeszcze jak żył Lech Kaczyński, była około 7 tysięcy miesięcznie. W tej chwili ponad 8 tysięcy UBEK-ów ma przywrócone emerytury. Te emerytury prawdopodobnie są na poziomie około 10 tysięcy miesięcznie, a jak redaktor Michał Rachoń mówił w TVP Info, generałowie jednorazowo dostaną zadośćuczynienia 1 250 tysięcy od tego roku 2017. Ci, którzy do nas strzelali. Ja może ciekawą rzecz powiem, fragment, przeczytam. Kilka zdań na temat stanu wojennego. W niedzielę większość związkowców nie zdawała sobie sprawy z faktu, że każda mijająca godzina działa na korzyść reżimu po 13 grudnia. Przede wszystkim trwały aresztowania. Odbywała się mobilizacja rezerw MO. Pozyskano ponad 45 tysięcy rezerwistów, którzy wzmocnili liczącą ponad 100 tysięcy armię funkcjonariuszy MO i SB. A wojsko do akcji użyto ponad 80 tysięcy żołnierzy, 1600 czołgów, 1400 samochodów opancerzonych. Miało czas zająć strategiczne pozycje. Takie siły wprowadził Jaruzelski i Kiszczak przeciwko narodowi polskiemu. I zgodnie z doktryną Kiszczaka do 2014 roku zapomniano o losie działaczy, którzy była czarna lista w latach 80. Są koledzy, którzy po 8-10 lat nie mogli żadnej pracy dostać w instytucjach państwowych. Byli na czarnej liście. Może dalej powiem. Ustawa dezubekizacyjna w 2017 roku UBEK-om zmniejszono do 2400 brutto miesięcznie.
działaczom niepodległościowych w 2020 roku. My rozmawialiśmy, nasi przedstawiciele rozmawiali z ministrami, mieliśmy ileś rozmów. Nagle pojawił się metodą esbecką list 141, który podpisał Onyszkiewicz i Adam Borowski między innymi. Okrągłostołowcy, no to byli wszystko okrągłostołowcy. I na tej bazie dostaliśmy Jakubecy po 2400 emerytury. Ci, co mieli niższą niż 2400 brutto. Czyli Jakubeką, powiedziała to Małgorzata Zwiercan na 11 lutego 2020 roku na spotkaniu, jak byliśmy z panem Kasprzykiem i z jego Radą Mędrców, Radą Krajową Działaczy Opozycji. Tak na marginesie, to ten urząd dla nas nic nie robi. Rady nie mają żadnego wpływu na sprawy polskie. Mają gdzieś te nasze postulaty, wszystko od nas dostają. No tak, no rząd tak samo. Dokładnie jest tutaj olewanie. Mogę powiedzieć jedno, że mimo tej ubeckiej emerytury Jakubeką mamy do dzisiaj osoby bezdomne z naszego środowiska. Mamy osoby, które nie mają emerytury, nawet tej ubeckiej, bo z różnych przyczyn nie wypracowały lat. Czyli stosunek państwa i dzisiejszych władz do działaczy niepodległościowych, antykomunistycznych, zlustrowanych przez IPN i jest w zasadzie stały. Doktryna Kiszczaka jest realizowana. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych i zabetonowaliśmy na zawsze lustrację, dekomunizację i deubekizację. Wnosiliśmy postulat do IPN-u o dokonanie lustracji wszystkich od roku, od Magdalenki, czy od 1988 i od teatrzyku dla gawiedzi, zwanego Okrągłym Stołem, 1989. Zero jakichkolwiek prób czy chęci dokonania lustracji. Wnosiliśmy o lustrację w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, gdzie w tej chwili jest około 15 tysięcy działaczy niepodległościowych zlustrowanych lat 70., 80. i 280 tysięcy kombatantów. Z tego jeszcze niedawno było prawie 100 tysięcy współmałżonek po kombatantach zmarłych. Niezlustrowanych, właśnie. Wnosimy o lustrację wszystkich w Urzędzie do Spraw Kombatantów. Można, ilu jeszcze mamy akowców, ile mamy tych naszych brylantów, którzy mają powyżej 90 lat, ile ich tam może być? 10 tysięcy, 20 tysięcy, a mamy 280 tysięcy osób z uprawnieniami, niezlustrowanych. Można domniemywać, że tam cały zbowit się przeniósł, przenieśli się działacze, utrwalacze władzy ludowej. Następne nasze postulaty. Żądamy ustawy karzącej za antypolonizm i antykatolicyzm. Rząd nie ma żadnych narzędzi do sprawowania i do egzekwowania jakiejś uczciwości, praworządności w Polsce. Na katolików i na Polaków można wszędzie i za granicą i w kraju można pluć, obrażać bezkarnie. Ale za to w kraju katolickim mamy ustawę nadużywaną, karzącą za tak zwany rasizm, ksenofobię i antysemityzm. Czas wreszcie na ustawę karzącą surowo za antypolonizm i antykatolicyzm. Tylko są płacze, że ktoś tam coś źle mówi, i następna rzecz. Wnosiliśmy i postulowaliśmy rozwiązanie sądów i prokuratur. W ich miejsce powołanie sądów RP i prokuratur RP ze zlustrowanymi nowymi ludźmi po odsunięciu resortowych dzieci, wnuków i prawnuków już w tej chwili. Kolejna sprawa, wnosiliśmy o rozszerzenie i zastosowanie artykułu 129 Kodeksu Karnego, zdrada dyplomatyczna w stosunku do wszystkich zdrajców, którzy donoszą na Polskę w Parlamencie Europejskim. Wnosiliśmy o rozszerzenie tej ustawy, o odebranie obywatelstwa,
konfiskatę mienia i banicję. Tym ludziom powinno się odebrać obywatelstwo i po prostu ich wygonić. Oni działają przeciwko Polsce. Mamy tu kolegów, którzy przyjechali z Gdańska, z Krakowa, z Szubina. Mamy tu kolegę, który rozpoczynał strajk w Gdańsku w 1970 roku. Dzień dobry Państwu. Kłania się Bogusław Gołąb, stoczniowiec Stoczni Gdańskiej z grudnia 70 roku, razem z Henkiem Jagielskim, Stasiem Bury. Organizowaliśmy protest, mając na uwadze, że należy nam się godne życie. Chcę Państwu powiedzieć, do dzisiaj stoi pomnik przy drugiej bramie Stoczni Gdańskiej, który został zdeformowany, zniszczony. Ten pomnik, jeśli jeździcie do Stoczni Gdańskiej i oglądacie pomnik, to nie jest ten sam pomnik, który został sfinansowany i zbudowany rękami Polaków. To jest całkowicie odmienny pomnik. Proszę zwrócić na to uwagę. Dzisiaj władza wolnej Polski jeździ do Gdańska i kłania się przed fałszywym pomnikiem. Czyżby ta władza też była fałszywa? To jest pierwsze pytanie. Stan wojenny był przeciwko narodowi polskiemu, który chciał zbudować wolność i demokrację. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce było 50 więzień i obozów internowań tych, którzy walczyli o wolność i demokrację. Skończył się stan wojenny, wróciliśmy do zakładów polskich i tam znowuż byli komuniści i decydowali o naszym życiu, o podwyżkach, o awansach. Czy myślicie, że my jako więźniowie polityczni i członkowie opozycji dostawaliśmy awanse, nagrody? Nic podobnego. Byliśmy zdołowani na sam najniższy poziom, żebyśmy się nie odważyli na drugi raz stanąć przeciwko władzy. Dzisiaj mamy emeryturę na poziomie najniższej pensji w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, za lata więzień, poniżania, tortur, panie Macierewicz, chciałbym się do pana zwrócić. Był pan ponoć więźniem Iławy, ja też byłem. Czy była tam atanta, która spacyfikowała więźniów w Iławie w marcu 80 roku? Niech się pana sumienie obudzi. Moje nazwisko Bogusław Gołąb. Taka sama pacyfikacja była w Kwidzyniu, w Wierzchowie Pomorskim. Atanta biła tak więźniów do tego stopnia, że krzyczeli jeden do drugiego: bij ty, bo ja nie mam siły. Dzisiaj są ci ludzie okaleczeni. A ci, co bili, są u władzy. A ci, co bili, są u władzy albo ją wspólnie tworzą. Czy taka jest rzeczywistość? Następny problem. Kiedy siedzieliśmy w więzieniach, nasze rodziny... Proszę nie krzyczeć na posłów. Proszę się zachować. Niech idą. To nie są posłowie. To nie są posłowie wolnej Polski. Niech sobie idą. I proszę sobie wyobrazić, kiedy myśmy siedzieli w więzieniach, kto naszą pracę kontynuował? Nasze rodziny. Oni zbierali papier, oni drukowali, oni kolportowali, oni byli represjonowani. I niejaki pan Jan Józef Kaszprzyk, pomimo dowodów i świadectw, odmawia im statusu więźnia politycznego. Statusu osoby represjonowanej. To jest kolejny skandal. Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej sprawie, bardzo ważnej. Myśmy walczyli w Polsce, ale pomagali nam ludzie z Zachodu. Pomagali nam też ci, którzy wyjechali przed stanem wojennym i organizowali pomoc dla Polski w postaci pieniędzy, spotkań, papieru, farby, maszyn, nawet organizowanie pomocy i współpracy wśród kręgów politycznych. Ci ludzie wrócili do Polski i proszę sobie wyobrazić, że pomimo olbrzymiego trudu i narażania się,
odmawia im się krzyża wolności i solidarności. Czy oni nie walczyli o wolną Polskę? Czy oni nie walczyli za solidarność, za Polskę? I dzisiaj szef IPN-u w osobie dyrektora wysyła mi pismo, w którym pisze jasno, że ten krzyż wolności, solidarności należy się tylko i wyłącznie dla ludzi, którzy walczyli w Polsce. Czyli ci, którzy walczyli za granicą i przelewali także swój trud i pracę, nie zasłużyli sobie. I na sam koniec, bo może to się przedłuża. Macie takie hasło, wszędzie publikowane, duży może więcej. Piękne hasło, ale w praktyce ono się sprawdza, że duży, to znaczy wy, pomiatacie nami i nie chcecie nawet z nami rozmawiać. Tak jest, duży może więcej. Może z pogardą patrzeć na tych, którzy wywalczyli dla Polski wolność, suwerenność, natomiast dla Polaków prawa obywatelskie. I chciałbym na koniec, będąc przy mikrofonie, bo tego nie zrobiono do tej pory, podziękować społecznościom Zachodu, ludziom Solidarności, a także patriotom za to, że przez lata stanu wojennego wspomagali nas, wspierali, robili zbiórki pieniędzy, organizowali wszelką pomoc. Do tej pory polska władza ludziom z Zachodu nie podziękowała. Taka jest prawda o naszej rzeczywistości. Dziękuję bardzo. Jestem działaczem opozycji antykomunistycznej niekoncesjonowanych. Musimy wyjaśnić pewien problem, który powstał przez te lata, wytworzony przez porozumienie z Magdalenki. W 1988 roku 13 ludzików, niby działaczy opozycyjnych, spotkało się w Magdalence z ekipą zbrodniarza Kiszczaka. W tym czasie, w 1988 roku, powstały nieformalne porozumienia, jak mamy być potraktowani. Okrągły stół to była ściema dla gawiedzi, to był taki teatrzyk po to, żeby po raz kolejny Polaków nabrać. Niestety odzyskaliśmy tylko na chwilę wolność. Niestety na chwilę udało nam się ruszyć ten mur komunistyczny, który czyni z nas niewolników. Przez 30 lat zapomniano o działaczach opozycji antykomunistycznej. Ustawę, którą wytworzono w 2015 roku, znowu możemy znaleźć ślady zdrady z Magdalenki. W tej ustawie powstaje taki twór jak działacz opozycji antykomunistycznej, a niestety ustawa nie odnosi się do artykułu 19 Konstytucji Rzeczypospolitej, z której jasno wynika, że weterani są objęci ochroną konstytucyjną. Takiego zapisu nie ma. Czyli mamy kombatantów z II wojny światowej, a my jesteśmy jakimś takim dziwnym tworem, działaczami opozycji antykomunistycznej bez ochrony konstytucyjnej. I to trzeba zmienić. A występowaliśmy z tymi do władz i niestety ta władza milczy. Ta władza się zamknęła jak w akwarium Suworowa. Nie wiem, czy tylko kominem możecie wyjechać z tego Sejmu, bo trudno zrozumieć, co wy wyczyniacie. W Urzędzie do Spraw Kombatantów mamy prowokatora, bękarta stanu wojennego, który miał w tym czasie 6 lat. 6 lat. Ten człowiek ma doktorat i nie wie, co to był stan wojenny. Nie wie o tym, że czołgi jechały z Elbląga na Gdańsk. Nie wie o tym, ile broni wystawiono na ulicę, żeby gnębić polski naród. Taki człowiek nie powinien nas reprezentować w Urzędzie do Spraw Kombatantów. Jest to totalne nieporozumienie. Próbowaliśmy rozmawiać z panią minister Maląg, przyjmując w dobrej wierze, że ten rząd jest dobrej zmiany. To nie jest rząd dobrej zmiany. Pani Maląg wielokrotnie nas zwodziła, wielokrotnie oszukiwała. I pytamy, kim jest tatuśko tej pani, że tak nienawidzi działaczy opozycji antykomunistycznej? Tak nie może być. Nie po to walczyliśmy o wolną Polskę, żeby osoby, które nie mają wiedzy ani historycznej, ani poczucia patriotyzmu, ani poczucia polskości, grzebały w funduszach unijnych czy w funduszach, które my, obywatele, wytwarzamy. Tak nie może być.
protestujemy i będziemy protestować do skutku, aż ta władza albo odejdzie, albo zacznie z nami rozmawiać. Nie, jeszcze mamy 10 minut. Brawo! Jeszcze mamy 10 minut, tutaj nam koledzy przekazali z Korony. Proszę Państwa, ponieważ była tutaj mowa o panu Kasprzyku, to może jedną ciekawą rzecz powiem. Pan Kasprzyk toleruje w Radzie Kombatantów tajnego współpracownika SB, pana Leszka Żukowskiego. Jest on w Radzie Krajowej Kombatantów. A co więcej, doskonale sobie z tego zdaję sprawę, a w 2018 roku, w stulecie odzyskania niepodległości, byłem świadkiem, jak w Teatrze Polskim wręczał jemu wysokie odznaczenie, bodajże propartia, na zwróconą uwagę panu Kasprzykowi przez jedną z koleżanek, jak on mógł to zrobić, jeżeli to był tajny współpracownik SB, który przecież wiadomo, że przegrał z Cęckiewiczem sprawę sądową, to pan Kasprzyk odpowiedział, inaczej nie można było. I to jest wszystko, co mam do powiedzenia na temat pana Kasprzyka i to mi wystarczy. Proszę Państwa, walczymy o to, żeby wreszcie polscy patrioci, prawicowcy otrzymali ordery Orła Białego. Ponieważ ordery Orła Białego dostaje całe polskojęzyczne lewactwo. Cały KOR w zasadzie dostał Orła Białego. Od samego początku poczynając od Geremka, Kuronia, Michnika, Skubiszewskiego, Mazowieckiego i tak dalej, Hala. Natomiast nie mają Orła Białego polscy działacze niepodległościowi. Wojciech Ziembiński, Krzysztof Wyszkowski, Kazimierz Świtoń. Gdzie my żyjemy i kto rządzi? Tylko lewaccy działacze polskojęzyczni mają ordery Orła Białego. Czas wreszcie na polskich prawicowych patriotów, na Polaków. Poparliśmy jako działacze wprowadzenie powszechnego prawa do posiadania broni. Z taką inicjatywą wyszedł w którymś momencie Kukiz 15, poparliśmy inicjatywę. Przygotowaliśmy program masowego patriotycznego kształcenia i wychowania młodzieży polskiej. Bierzemy czynny udział w pikietach pod ambasadą niemiecką 1 września. Braliśmy również udział 28 grudnia w 78. rocznicę zburzenia Pałacu Saskiego. Wnosiliśmy do PiS-u postulat, żeby, bo to co przygotował minister Mularczyk, to jest 16-17-krotnie zaniżona kwota odszkodowań od Niemców. Dokładnie wnieśliśmy i mówiliśmy o tym 1 września, zanim jeszcze pan Mularczyk ogłosił te swoje 1,6 biliona euro. My wyliczaliśmy to na kilkanaście, no 16 razy więcej. Błąd, który popełnił rząd PiS-u jest taki, że najpierw powinno się wypłacić odszkodowania wszystkim rodzinom, którym Niemcy zamordowali najbliższych, a drugi punkt to powinny być reparacje dla państwa polskiego za wymordowanie nam, za utratę tak naprawdę między 1939 a 1945-1946 rokiem, to nasza liczba ludności zmniejszyła się o 12 milionów. I reparacje za kradzieże naszych dóbr, za dewastację, zniszczenie Polski, zburzenie Warszawy, za utratę... Za pracę niewolniczą. Za pracę niewolniczą, tak, i za utratę kilkudziesięciu tysięcy kilometrów kwadratowych naszej powierzchni. Niestety to jest jak głową w mur. Żadnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Jesteśmy tutaj, żeby reprezentować interesy właśnie tych kombatantów walki z komuną ostatniej opozycji. Jest taka tutaj szczególnie dla młodych ludzi po drugiej stronie ulicy, mamy też wycieczki. Chciałbym wam opowiedzieć taki smaczek
z trzeciej, nie powiem z trzeciej, tylko z trzeciej RP. Działo się to między 99 rokiem a 2007. 8 lat. Kto był, nie wiem czy wiecie, kto był prezesem kombatantów Rzeczpospolitej i byłych więźniów politycznych. Jeżeli nikt nie pamięta, to wam przypomnę, można to sobie nawet w Wikipedii znaleźć. Słuchajcie, to nie był agent SB zwykły, popularny. To był agent GRU, Wojskowej Sowieckiej Wywiadu Wojskowego GRU. Generał Wacław Szklarski. Między innymi wsławił się w tym, że to on był ojcem stanu wojennego. Był sztabowcem, który opracował w szczegółach stan wojenny. I ten człowiek, agent GRU, pochowany niedawno na Powązkach o pseudonimie Marysia. Taki miał pseudonim w GRU. I ten człowiek był przez 8 lat prezesem kombatantów i więźniów politycznych. Słuchajcie, co można jeszcze, szatan może lepszego wymyśleć, żeby taki człowiek, on zresztą, nie wiem czy pamiętacie, doprowadził do tego, że Jaruzelski, ten zbrodniarz komunistyczny, dostał order Krzyż dla Sybiraków, później który Lech Kaczyński, prezydent świętej pamięci, mu odebrał. Słuchajcie, tacy ludzie rządzą i wielu takich ludzi jeszcze jest u nas, tu w naszym państwie w 23 roku. Doprowadźmy w końcu do tej dekomunizacji prawdziwej. Odsuńmy tych okrągłostołowców, tych wszystkich ludzi, którzy zdradzili Polskę i zdradzają ją dalej. To na tyle. Dziękuję. Jak mamy jeszcze chwilę, to powiem o niesłychanie ważnej rzeczy. To, co robi teraz rząd, nie świadczy o jego sile, tylko świadczy o jego słabości. A dlaczego świadczy o słabości? Ponieważ ten rząd został przekupiony i skorumpowany przez korporacje finansowe, które w 90% przejęły emisję nad polskim złotym. Co to dla nas znaczy? To znaczy, że kradzione jest 90% tak zwanego senioratu, czyli korzyści wynikającej z emisji pieniądza. Dzięki temu oni, zapożyczając się w prywatnych bankach, które właśnie odpowiedzialne są za kreację, a poręczeniem są nasze podatki, korumpują raz jednych, raz drugich. To, co dzisiaj tu słyszeliście, że kombatanci dostają grosze, bo w ten sposób się ich trzyma pod butem, że oni muszą myśleć o tym, żeby przeżyć, a nie żeby zająć się na przykład edukacją młodzieży w szkole, bo nie mają na to siły, ani pieniędzy, ani środków. W związku z tym pieniądzem steruje się zachowania społeczne. I również ten rząd jest uzależniony od tych korporacji finansowych i w związku z tym jest rządem niesuwerennym. Więc najważniejszą rzeczą, jaką musimy odzyskać, to musimy odzyskać kontrolę nad pieniądzem. Bo ta kontrola została nam skradziona. Artykuł 227 Konstytucji, który mówi, że jedynym emitentem pieniądza jest Narodowy Bank Polski, zostało ustawą niższego rzędu, ustawą NBP artykułem 4, ograniczone tylko do tak zwanych znaków pieniężnych, czyli bilonu i banknotów. Stąd jest ten atak na gotówkę, ponieważ jedynym obecnie suwerennym pieniądzem jest ta gotówka, która jest emitowana przez Narodowy Bank Polski, ale to jest tylko 10% pieniądza. Jeżeli nie odzyskamy kontroli nad właśnie pieniądzem, to nie odzyskamy kontroli nad gospodarką, nie odzyskamy kontroli nad naszą wolnością. To zrobił ten Sejm, na który jest za wami. To oni dopuścili do tego, że najważniejszy atrybut funkcjonowania państwa, najważniejszy atrybut funkcjonowania narodu został nam skradziony. Został nam skradziony pieniądz polski złoty. Musimy to odzyskać. Dziękuję bardzo. To oddajemy kolegom z Korony teraz. Jesteście gotowi? Bardzo proszę, jeszcze się przygotowują. Kto chce jeszcze zabrać głos? No to powiedz o ksiądz. Proszę państwa,
Zawsze trzeba się posługiwać faktami i prawdą. Przed chwilą mówiłem o społecznościach Zachodu i członkach Solidarności, którzy wspomagali nas na Zachodzie swoimi siłami, swoimi akcjami, organizacją pieniędzy, farby, maszyn, ich przerzutem do Polski. Proszę sobie uzmysłowić, że IPN wydał książkę pod tytułem Solidarność, Zachód i Węże. I zamiast IPN skoncentrować się na relacjach ludzi, którzy tam ciężko pracowali, niekiedy z narażeniem życia i swoich swobód obywatelskich, i przyczynili się do wolności Polski, dzisiaj IPN wydaje książkę, która w 90% zawiera relacje służb SB, UB i tajnych współpracowników oraz szpiegów. Natomiast nie ma w nich żadnej relacji ludzi, którzy sobie zasłużyli na szacunek. Żądam od IPN-u, żądam od pana Nawrockiego, oczywiście oficjalnie, aby wreszcie się pan Nawrocki jako szef IPN-u zajął tym problemem i uwiecznił działania Solidarności na Zachodzie, a nie opierał się tylko i wyłącznie na relacjach tajnych współpracowników i targowiczan. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dobrze, teraz będziemy startować, tak. Dziękuję. Dziękuję, Marcin Michielczyk. Kontynuujemy protest pod Sejmem przeciwko drukowi 3232, tak zwanej dezinformacji. Kontynuujemy, zapraszamy następnych prelegentów. Pani Małgorzata Jabłońska z Wata Głosu Obywatelskiego. Zapraszam. Witam wszystkich serdecznie. Teraz słychać? Witam wszystkich serdecznie. Witajcie, drodzy rodacy. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem! Dziękuję. Jesteśmy znowu tutaj. Byliśmy tutaj 2 tygodnie. Jesteśmy dzisiaj w tym miejscu i będziemy przychodzić za każdym razem, kiedy to będzie potrzebne. Dlaczego? Dlatego, że prawdziwi patrioci wiedzą, gdzie znaleźć się, kiedy i o jakiej porze w odpowiednim miejscu. I my dlatego tutaj jesteśmy. Jesteśmy dla Polski. I nie mówię teraz dzisiaj o tych zgromadzonych, ale o tych, którzy są świadomi, którzy nie pozwolili się uśpić mediom, dodatkom 500+, 800+, jakieś jeszcze inne emerytury i tego typu rzeczy. Nie pozwoliliśmy się uśpić i nie pozwoliliśmy się uśpić mediom. Właściwie tylko jednym mediom, bo czy to TVP PiS, czy jakiś TVN, czy Polsat, to jest to samo. I to już wiemy dokładnie, jak to działa. I kochani, to jest kolejny etap. Teraz co się dzieje? To jest kolejny etap dopinania pewnego planu. I pytam, ile jeszcze trzeba i czego potrzeba jeszcze, żeby Polacy się obudzili? Co muszą jeszcze nam zrobić i na co jeszcze pozwolić, żeby ci, którzy śpią, się obudzili? I nie mam odpowiedzi, bo nie wiem, co trzeba zrobić. Musiałoby się stać coś strasznego, żeby ci, którzy zostali uśpieni, zaprogramowani przez te nie tylko 3 ostatnie lata, mogli się obudzić. Bo zobaczcie, była covidoza. Później nastraszyli nas, że wszyscy będą umierać na ulicach. Wszyscy, no może nie wszyscy, uwierzyli. I co? I później płynnie przeszliśmy w następną chorobę, ukrainozę. I znowu zagrali na pięknych uczuciach Polaków, na empatii. I Polacy dali się znowu wpuścić w malinę. I teraz następny etap.
to już jest chyba apogeum absurdu. I jeszcze nie wiem, co ta władza może wymyśleć, jak bardzo upodlić naród. Powiesili sobie teraz tam tą flagę naprzeciwko Sejmu. No właściwie już się nią owinęli, jeszcze może nie tak oficjalnie, ale już wieszają gdzie mogą. I my musimy za to płacić. My musimy za to płacić nie tylko ostatnim groszem, ale niedługo może naszym życiem. Nie daj Boże, żeby tego doszło. A oni rozgrywają Polaków, bo sobie urządzają marsze. Raz jeden sobie urządzi marsz, raz drugi sobie urządzi marsz, a Polacy będą biegać od jednych do drugich. I co? I dalej będą nieświadomi. Bo Polacy nie chcą słuchać. Jak to zwykle bywa, od małego zaczynu wszystko się zaczyna. Wystarczy tylko małe ziarnko i wiecie, tak jak w Ewangelii, urośnie do wielkiego drzewa. I my tutaj po to jesteśmy. W atakach głosu obywatelskiego nie zgadza się na to wszystko, co się dzieje w Polsce. Na to, co z nami robią, na to, co nam szykują. My się na to nie zgadzamy. My wiemy, czym jest dla nas Polska i wiemy, kim jesteśmy. Mogą nam zabrać wszystko. Domy, pracę, ale nie zabiorą nam godności i wolności, bo tego nie mogą nam zabrać. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wzywam naród polski do tego, żeby się przebudził. To jest ostatnia chwila. Posłów nie wzywam już do niczego, bo to nie są nasi posłowie. To są antypolacy, świadomie i perfidnie działający przeciwko Polsce i narodowi polskiemu. Chcę przypomnieć początki tego zła. To nie są początki, bo tak naprawdę początkiem jest rok 1926, ale przypomnę 1939 rok. Dwa totalitarne państwa wspólnie napadły na drugą Rzeczpospolitą, dokonując rabunku i mordu na Polsce. Na podstawie konferencji Gestapo NKWD Kraków Zakopane Gestapo wspólnie z NKWD wymieniło się listami osób, które mają być eksterminowane z tego powodu, że mogą stanowić siły przywódcze narodu, który powinien się bronić. Grabieże trwały i mordy od 1939 roku. Sowieci wkraczali z hasłem: koniec waszej pańskiej Polski. I tak się stało. W pierwszym rzędzie to właśnie ci, którzy coś mieli, byli mordowani. Ci, którzy coś umieli, byli mordowani, rabowani. Niestety, nie skończyło się to po 1945 roku. Ta grabież trwała nadal. I te mordy trwały nadal. Kto tego dokonywał? No niestety, ci, którzy przyjechali na sowieckich czołgach. Sowieckie czołgi przywiozły nam wyzwolenie od niemieckiego, nazistowskiego totalitaryzmu, ale wprowadziły bolszewicki totalitaryzm. Dalej trwała ta marginalizacja i eksterminacja polskich elit. Te osoby, ci ludzie, którzy przyjechali na sowieckich czołgach, dokończali tego dzieła zniszczenia polskiej tożsamości narodowej, polskich elit. W 1985 roku towarzysz Wolski, inaczej mówiąc pan Jaruzelski, dokonał sprzedaży masy upadłościowej PRL-u w Nowym Jorku. Sprzedał tą masę upadłościową Rockefellerom za zagwarantowanie bezkarności
i pozwolenie na uwłaszczeniu się na rabowanym majątku narodowym, tym razem państwowym. Tak powstały pseudoelity. Elity wykrowane na zrabowanym. Elity, które działały dotychczas antypolsko. Nie dziwię się, że mówią tutaj ofiary UB, SB o swoich krzywdach, nigdy nie zadośćuczynionych. Dlaczego one nie były nigdy zadośćuczynione? Właśnie z powodu tej gwarancji bezkarności dla zbirów, morderców, największych polskich patriotów. Czy to się skończyło? Niestety nie skończyło się. Trwało to w okresie stanu wojennego, kiedy tę część Solidarności, która była patriotyczna, która nie układała się z Becją, ubecją, mordowano, a drugą część wygnano z biletami w jedną stronę. Pamiętam film Więźniarki Fordonu o dziewczętach straszonych, maltretowanych w więzieniu w Fordonie. One nie były ani w Arłamowie, ani w ośrodku wypoczynkowym wojsk lotniczych, tak jak pan Komorowski i jego świta. One były naprawdę w ciężkim więzieniu, dostały bilety w jedną stronę. W ten sposób spacyfikowano lud polski i dokonano rozbioru gospodarczego kraju, uwłaszczając się na zrabowanym, a inne majątki, przedsiębiorstwa oddając w ręce konkurencji, a te je likwidowały, te je niszczyły, przejmowały całą polską własność za bezcen. Wtedy się skończyły prawa pracownicze, wtedy skończyła się godność pracownicza i zaczęła się eksploatacja, wyzysk. Na pierwszy ogień poszły PGR-y, a później już po kolei wszystkie zakłady pracy. Teraz dobijają górnictwo. Po co to robią? Proste. Podstawą bytu każdego człowieka, każdego narodu jest własność. Polska została totalnie ograbiona z wszelkiej własności. I teraz dokonują reszty zniszczenia, bo państwowego już prawie nie ma. To, co miało być rozsprzedane, rozgrabione, zostało rozgrabione. Teraz się rzucają na resztki, na to, co mamy, na nasze mieszkania, na nasze nieruchomości, bo tu już nic innego praktycznie nie ma. I ta ustawa ma temu służyć. Ludzie, wy się obudźcie. Polska jest zadłużona tak, że nie wiem, czy wasze wnuki będą w stanie to spłacić. Co to znaczy? Są niewolnikami światowej lichwy. Lichwy, która się uwłaszczyła na zrabowanym. Która swój kapitał posiada z przewrotów, rewolucji, z ludobójstwa. Teraz jeszcze dodatkowo wchodzi traktat WHO. A czym jest to WHO? Finansowane w 80%, ponad 80% przez koncerny farmaceutyczne. Bynajmniej nie zainteresowana pomocą ludzi, tylko własnym zyskiem. Nie chodzi teraz o to, żeby wyleczyć, tylko żeby leczyć w nieskończoność. A zbytecznych najlepiej poddać eutanazji. I najlepiej, żeby ci, którzy nie mają możliwości ratunku, żeby sami poprosili o eutanazję. Zobaczmy, co się dzieje w Kanadzie. W Kanadzie, państwie jednym z najbogatszych na świecie, o ogromnym terytorium, właśnie wprowadzają prawo biedaków, nędzarzy do eutanazji. Czyli co ta światowa lichwa widzi? Oni widzą, że rozwiązaniem nędzy i biedy jest eutanazja, o którą sami poprosicie. Wy tego chcecie? Tego chcecie dla ciebie? Dla swoich dzieci? Dla wnuków? Dosyć tego. Przypomnę na koniec słowa cara.
że rozróżnia dwa rodzaje Polaków. Jednych nienawidzi, a drugimi gardzi. I wy, kanalie w Sejmie, jesteście tymi, którzy są godni pogardy. Wy nawet nie zastanawiacie się, co wy robicie. Działacie na rzecz obcych interesów, a na zgubę Polski. Dziękuję. Dziękujemy pani doktor za świetne przemówienie. Czy tutaj wspomnę, że pani doktor współpracowała ze świętej pamięci doktorem Hałatem, który był wielkim Polakiem i na którego zawsze mogliśmy liczyć. I tutaj jeszcze chciałem zaprosić pana Adama Kanie do przemówienia Polskie Weto. Zapraszamy. Brawo! Dziękuję. Drodzy Państwo, ta walka to nie jest walka, w której mamy jasno określonego przeciwnika, bo my nie wiemy, kto jest przeciwnikiem. Na razie gonimy tego króliczka po to, żeby dać znać o tym, że patrzymy na ręce posłom, którzy pochylają się nad takimi haniebnymi ustawami, jak ustawy o numerach 3180, to jest ustawa o zmianie konstytucji dotycząca generalnie konfiskaty majątku, jak ustawa o numerze 3232, która wprowadza zapisy dotyczące karania za tak zwaną dezinformację, i projekt ustawy, który już jest podpisaną ustawą przez prezydenta, to jest ustawa z druku projektu 2838, która powołała sąd kapturowy w ramach jakiejś komisji parlamentarnej, bliżej nieokreślonej, pozaregulaminowej sejmowej. Ale drodzy Państwo, nie bądźmy pełni złudzeń. To jest tylko kropla w morzu tych absurdów, które przechodzą przez biura legislacyjne tego budynku. Drodzy Państwo, zmiana konstytucji, druk, o którym wspomniałem, 3180, ustawa, która ma zmienić konstytucję, po ostatnim posiedzeniu jakby została schowana. Nic bardziej mylnego. Drodzy Państwo, już 15 czerwca, w najbliższy czwartek, o godzinie 15, tenże projekt ustawy wraca do Komisji Nadzwyczajnej dla rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Co my możemy zrobić? Drodzy Państwo, na stronie Fundacji Polskie Weto, polskieweto.pl, możecie Państwo pobrać gotowy druk do wydrukowania, wypisania swoich danych i wysłania do posłów. Jeżeli my jako obywatele nie zainteresujemy się tym tematem, to będziemy mieli pozamiatane. Czy to jest wypadek przy pracy? Nie, drodzy Państwo. Ja przed sobą mam kolejny projekt ustawy. Pewnie Państwo pamiętają. Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej. Druk numer UD432. Proszę bardzo, jesteśmy po konsultacjach nad tym projektem ustawy po raz wtóry. Drodzy Państwo, cóż takiego znajduje się w tym projekcie ustawy? Jeden z artykułów może przytoczę. Artykuł 40 ustęp 1 tego projektu ustawy mówi o tym, że Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może wprowadzić stan klęski żywiołowej z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego wojewody. No chwila, moment. Stan klęski żywiołowej, o ile mi dobrze wiadomo, jest to jeden ze stanów nadzwyczajnych przewidzianych w Konstytucji, a nie w drodze rozporządzenia. Jeżeli w Konstytucji, to nie może być powołany na podstawie rozporządzenia. A cóż takiego będzie można zrobić w czasie powołanego drogą rozporządzenia stanu klęski żywiołowej? Artykuł 29, drodzy Państwo, odsyłam do tego projektu ustawy.
Nie będę przytaczał wszystkich tutaj podpunktów, bo jest ich bardzo dużo, ale ograniczenia, artykuł 48 mówi o tym, że ograniczenia własności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej stosuje się do osób fizycznych oraz odpowiednio do osób prawnych i jednostek organizacji niespełniających osobowości prawnej. 49 artykuł mówi o tym, że te ograniczenia, o których mowa wyżej, będą polegać na zawieszeniu działalności gospodarczej określonych przedsiębiorców, nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej, całkowitej lub częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określonym rodzaju artykułów, zakazie określonego podwyższenia cen na towary lub usługi, nakazie stosowania cen ustalonych na towary, drodzy Państwo, obowiązki poddania się kwarantannie, no już przypominają nam się pewne czasy. Drodzy Państwo, nie miejmy złudzeń. Z jednej strony presja ma sens i bądźmy świadomi tego, że nasze działania, nawet pojedyncze, nawet nieliczne, mają istotny i strategiczny wpływ na to, w jaki sposób oni do tego podchodzą. Tutaj krótko przed południem wspomniał poseł Grzegorz Braun, że nawet posłowie, którzy się podpisują pod projektami ustawy, często nie wiedzą, pod jakim projektem ustawy się podpisują. Kiedy my ich informujemy, co w tych projektach jest, sami z zdziwieniem, z zaskoczeniem są lekko zmieszani i później okazuje się, że wycofują podpisy poparcia pod danym projektem ustaw. I druga rzecz, bądźmy świadomi jako obywatele, bądźmy świadomi tego, że wszystkie projekty ustaw muszą być publikowane, a jeżeli są publikowane, to zaglądajmy w miejsca, gdzie one są publikowane. Naprawdę nie trzeba wiele czasu, żeby takie kwiatki wyłapać. Naprawdę niewiele trzeba czasu, żeby pochylić się nad tymi tematami i zareagować jako obywatel, jako suweren, no bo przecież wszyscy bronimy tego podstawowego artykułu Konstytucji, bodajże 4, jeżeli mnie dobrze pamięć nie myli, że sprawa, że władza zwierzchnia należy do narodu, do suwerena. Dzięki, Bartosz. Tyle z mojej strony. Zachęcam Państwa jeszcze raz. Jeżeli nie możecie osobiście uczestniczyć w takich akcjach, pikietach, być na protestach, to z poziomu komputera, monitorka nie komentujcie bez sensu, nie zostawiajcie komentarzy, co i jak należy zrobić, albo w jaki sposób my mogliśmy to robić lepiej, bo my tutaj jesteśmy, a was nie ma. Jeżeli już nie ma was tutaj, to bierzcie klawiatury w ruch i szukajcie takich informacji, co rządzący dla was szykują. Tyle z mojej strony, dziękuję. Proszę Państwa, teraz Bartosz Wojcieszak, obrońcy wolności Sosnowiec, zapraszam. Bojownicy wolności Sosnowiec. Przepraszam. O nierządne królestwo i zginienia bliskie, gdzie ani prawa ważą, ani sprawiedliwość ma miejsce, ale wszystko złotem kupić można. To jest fragment odprawy posłów greckich, który mówi o Iliadzie. Dlaczego tutaj cytuję Iliadę? Ponieważ wbrew pozorom, to, że nam się wydaje, że żyjemy dzisiaj w czymś nowym, schemat działania jest ten sam. Otóż ja te wszystkie ustawy, które są przygotowywane, nazywam ustawami antykasandrycznymi. Kim była Kasandra? Kasandra ostrzegała przed wojną, ostrzegała też przed puszczeniem konia trojańskiego, bo była obdarzona zarówno intelektem, jak i zdolnościami profetycznymi. Teraz zobaczmy, co to ma do nas. Każdy z nas, który ostrzega, czy przed udziałem Polski, przed zaangażowaniem Polski w wojnę, czy też przed tymi wszystkimi ustawami, wkrótce może być po prostu okrzyknięty rosyjskim szpiegiem. Zobaczmy, jak majstrują. Artykuł 130 kodeksu karnego. Kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub niesprawdzone informacje. A kto to będzie decydował o tym? Czy to Kaczyński będzie decydował, co jest niesprawdziwą informacją, bo ktoś inny mu powie z zagranicy, jak to interpretować? Kolejna sprawa. To, co są niesprawdziwe, nieprawdziwe, niesprawdzone informacje. Nie wiem, czy wiecie, bo ta wojna rozgrywa się na dwóch frontach. Z jednej strony ustawy, a z drugiej przekonanie ludzi do tego, żeby nas atakowali. Otóż w Polsacie, w Polsat News, ostatnio zwróciłem uwagę, był pan doktor Jemielniak,
który pani redaktorka wręcz mu chciała powiedzieć, żeby wsadzać do więzienia, uwaga, osoby, które, cytuję, krytykują dobroczynność szczepień. I pani Jemielniak, na jakich argumentach po prostu medycznych się oparł, na jakich metaanalizach, na jakich badaniach randomizowanych, uwaga, doktor Jemielniak oparł się, cytuję, Wikipedia i demagog. Proszę państwa, jeżeli to jest wiedza naukowa, no to jestem święty. W Wikipedii każdy może napisać i można zamówić określone informacje. Kolejna sprawa. Jak argumentowali, że trzeba wsadzać ludzi za krytykę szczepień? Czyli już nie ma wolności słowa. Argumentował doktor Jemielniak w ten sposób, że jeżeli ktoś wypije ćwierć czy pół litra, to zabije jedno, dwie osoby. Ale jeżeli krytykuje dobroczynność szczepionek, zabije kilkaset osób. Więc tutaj za tak zwaną mowę nienawiści, bo Orwell, tak jak mówię, Orwell nam się tutaj kolejny raz kłania. Rok 1984, nowa mowa, policja myśli. Przecież po to są te ustawy, żeby każdą z nas aktywność, przypominam ustawa 2861, każdą aktywność, każdą komunikację wiedzieć i wyłapywać tych i naszych myślących. Czy mamy przestrzegane prawo? Ktoś mówi o RODO, dane medyczne. Wszystko to jest zapisane teraz w chmurze. A jak pokazują dokumenty Snowdena, gdzie państwo polskie jest ujęte jako tak zwane państwo trzecie, służba kontrwywiadu wojskowego współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi i przekazuje nasze informacje, bez względu czy jesteśmy podejrzewani o szpiegostwo, czy oni nie podejrzewani, a tak pro forma. Więc dla każdego może być w końcu paragraf, po to są robione te ustawy. Co kolejne? Policja myśli, przecież już argumentują za granicą Klaus Schwab i inni, że trzeba będzie nosić specjalne opaski elektromagnetyczne na głowie, które już testy są teraz, Bill Gates robi testy w Chinach, za 18 miesięcy mówi wdroży opaskę elektromagnetyczną, która będzie wychwytywać nasze emocje, to jak się zachowujemy i uwaga, nieprawomyślność. Co to będzie nieprawomyślność? To czy my jesteśmy teraz ludźmi, czy jesteśmy zwierzętami? Mamy ostatni czas po prostu na jakąkolwiek bunt, na jakiekolwiek patrzenie władzy na rękę, bo wkrótce co się tworzy? Smart City, wszędzie nadajniki, wszędzie 5G. Policja nawet nie będzie musiała przyjeżdżać, wyśle po prostu dany sygnał elektromagnetyczny. Więc Smart City, ale dla głupich ludzi. Nie bądźmy niewolnikami, bo wkrótce nasz bunt będzie nie do pomyślenia. Tak jak ktoś napisał, to będzie insurekcja baranów przeciwko jedzeniu baraniny. Dziękuję. Jeszcze ostatnią osobę chciałem, pana byłego posła, pan Leszek Samborski, zapraszamy. Brawo! Dziękuję bardzo. Proszę państwa, tutaj dużo słów padło na temat tych ustaw, które są właśnie w Sejmie procedowane. I wydawałoby się, że to jest coś odległego, coś, co nas może nie dotyczyć, coś, co właściwie jest nieprawdopodobne. Więc ja chcę państwu powiedzieć, że to wszystko jest prawdopodobne i to wszystko jest możliwe. Ja wczoraj jeszcze byłem na Podkarpaciu i tam byłem z kilkoma osobami, z rodziną pewną, w jednym ze starostw na Podkarpaciu. Ja specjalnie nie mówię, o co chodzi, bo tu nie chodzi o indywidualny przypadek, tylko tutaj chodzi o to, żeby pokazać, jak to wszystko funkcjonuje. Ci ludzie przez kilkadziesiąt lat po wojnie występowali do różnych, najpierw w PRL-u, a potem już w tak zwanej wolnej Polsce, o zwrot tego, co zostało im po wojnie zabrane. Zabrane niezgodnie z jakimikolwiek bądź przepisami. I teraz było jakby ostatnie podejście. Wystąpili o zwrot, wykazali, że te dokumenty, na podstawie których, czy te decyzje, które zostały wtedy podjęte o wywłaszczeniu ich z ich własności, z ich ojcowizny, są niezgodne z prawem. I to procedowanie w starostwie trwało kilka lat. I wczoraj byli i się dowiedzieli, że niestety, ale nie można im tego zwrócić. Dlaczego? Dlatego, że została podjęta już dawno decyzja. Decyzja została w PRL-u podjęta. Ona wprawdzie została podjęta niezgodnie z przepisami, ale ona jest. I w związku z tym dzisiaj nie można administracyjnie tej decyzji podważyć. I zostali z niczym. Co mogą zrobić? Bo oni mają rację. W starostwie im powiedziano prywatnie, bo nikt tego do protokołu nie wpisał, że oni mają rację. No ale taki jest przepis i nic z tym nie można zrobić.
Więc proszę sobie, dlaczego o tym mówię? Dlaczego to w ogóle robiono? Bo ludzi, nas, Polaków, trzeba wywłaszczyć. Trzeba nam zabrać naszą własność. Jak się nam zabierze własność, to wtedy jesteśmy bezbronni. To wtedy można z nami zrobić wszystko. I o to chodzi. I o to chodzi dzisiaj w tych ustawach, które tam w Sejmie są właśnie procedowane. Chodzi o to, żeby można było przyjść i zabrać naszą własność. Pod byle pretekstem. Nieważne, czy to jest zgodne z prawem, czy niezgodne. Po prostu nas wywłaszczyć i zostawić z niczym. I temu musimy się naprawdę przeciwstawiać. Ja się cieszę, że dzisiaj jest trochę tych kamer, że to znajdzie się gdzieś w przestrzeni internetowej, że to jednak tysiące, a może więcej ludzi zobaczy i apeluję do Państwa, żebyście się nad tym zastanowili, żebyście pomyśleli, do czego to prowadzi, bo to dotyczy każdego. To nie chodzi o jakichś bogaczy, to chodzi o zwykłych ludzi, którzy mają swoje mieszkania. I dzisiaj ta ekipa chce tych ludzi, chce nas wyrzucić z naszych mieszkań pod byle pretekstem, bo wtedy przyjdziemy i będziemy się ich prosić. I jeszcze jedno, żeby nie przedłużać. Ja, jeżeli do mnie przyjdą tacy panowie, jeżeli powiedzą, że ja się nieprawomyślnie wypowiadam, i że jest domniemanie jakiekolwiek, to ja mam dla nich propozycję. Niech wywłaszczanie mnie i zabieranie mi mojego majątku zaczną od tego, co mój dziadek zostawił na Wołyniu. Niech od tego zaczną. Niech zabiorą tą ziemię i to wszystko, co mój dziadek tam zostawił w zamian za to, że ja jestem dzisiaj nieprawomyślny. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, pomalutku kończymy nasze zgromadzenie, ale chciałem jeszcze powiedzieć o bohaterze mediów, panu Adamie Borowskim, który w nocy czuwania z 12 na 13 grudnia, bodajże roku 2021, to było zgromadzenie noc czuwania w więzieniu w Katowni Przyrakowieckiej, obecnie Muzeum Niezłomnych, próbował zniszczyć, wyrwać, zniszczyć baner z napisem ujawnić aneks WSI do śkrycia zdrajców. Taki to jest bohater, który lata po wszystkich telewizjach, no ale jest koncesjonowany, bo jest finansowany, tak jak i obejrzeć sobie członków Rady Krajowej, gdzie oni tam są koncesjonowani. Zgromadzenie uważam za zakończone. Dziękuję pięknie.